mógł tutaj napisać na przykład, że jestem teraz tutaj bardzo zdenerwowany. A bo on teraz chipsy je! I like chip. Ja też mam chipsy, moi drodzy. Bali uwielbia chipsy, kto nie lubi chipsów. Ja też uwielbiam chipsy. Nie mogę teraz przestać. Dobra, wystarczy. Zrobiłem ci smaka. To dobrze. No, siemanko, szumanko, z tej strony Tomi Baldowski. And welcome to Bali Loves Chips. Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj sobie zagramy po raz kolejny w Mont Baldiego, gdzie Baldi zamiast... ma... paczkę chipsów. Dobra, już koniec. Kinga, weź mi tą paczkę chipsów. Ja możesz sobie te chipsy już zjeść. Dobra, oddaję jej te chipsy, moi drodzy. Nie pamiętam, gdzie skończyłem, ale w każdym razie Baldi uwielbia chipsy tak samo jak i ja. Wy też lubicie pewnie chipsy, bo każdy na świecie uwielbia chipsy, moi drodzy. Ciśniemy sobie teraz tutaj z tematem. Moi drodzy, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej kontynuował właśnie serię z Baldiego, zostawcie koniecznie hashtag chipsy. Lecimy z filmem, bebe. Woo! Dobrze, moi drodzy, jesteśmy. Czekajmy. Seems that I can't really get these chips open. Can you help me soon? Okej, okay, czyli muszę mu teraz pomóc, czyli muszę mu teraz tak jakby pomóc chyba te chipsy zebrać, z tego co mi się wydaje. Czekajcie, bo ja tutaj na razie muszę tak czy siak odpowiedzieć sobie na matematykę, czekajcie. Alright, so, basically, use the, how to open chips pack, okay, I'll stop, use the how to open chips pad, and, the number buttons don't matter, just type in the key. Okej, okay. Znaczy on bardzo chce chipsy, moi drodzy, a my tutaj musimy po prostu odpowiadać na jakieś liczby, które nie wiem dlaczego, ale się tutaj pojawiają. My po prostu musimy na te chipsy, już chciałem powiedzieć, na te chipsy poodpowiadać. Musimy po prostu odpowiadać na te pytania, ponieważ... Good job. Okej? Okay? Grab this quarter. Okej? Okay? Let me just try to get this dang thing Ja już wiem, o co tutaj w tym chodzi. On nie potrafi otworzyć tej paczki chipsów. I my mu w tym pomagamy. No dobra. Co tutaj teraz pisze? Bro, you just posted cringe, you're going to lose subscriber. Właśnie teraz opublikowałeś jakiś cringe, stracisz subskrybentów. You know the drill, don't you dare break the rules, no being retarded. Czyli nie może być tutaj właśnie taki retarded. Dobra, moi drodzy, sorry, was too lazy to add more subjects. Tutaj właśnie na tej tablicy się na razie nic nie zmieniło. Dobrze, na razie tutaj nic nie mówi. Okej, dobra, 2 minus 5 to jest minus 3. 3 minus 0 to jest 3, okej? Can open chips. Nie wiem dlaczego tutaj właśnie pisze mi you can open chips. Czy to oznacza, że mogę właśnie tak otworzyć chipsy? Czekajcie, nacisnę teraz na przykład 0 i zobaczymy, jaką minę zrobi. Okej, czyli już się tutaj zdenerwował. I get angry for every problem you get wrong. Mógł tutaj napisać na przykład, że jestem teraz tutaj bardzo zdenerwowany. A bo on teraz chipsy je! Ty, on teraz normalnie chipsy je, patrzcie! On wyciąga z tej paczki i on te chipsy je! Ja jestem w ogóle ciekawy, co Suzy na to i co Principal na to, ponieważ wydaje mi się, że w sumie ten Baldi teraz jest w sumie dosyć też w sumie szybki, nie wiem też dlaczego, ale on jest po prostu, moi drodzy, mega szybki. Nie chodzi teraz tutaj o to, żebyśmy na przykład tą gierkę przeszli, wiecie o co chodzi, tylko chodzi o to tutaj, żebyśmy sobie tego moda tutaj obczaili, wiecie o co chodzi, nie? Dokładnie, on jest tutaj teraz mega, ale to mega po prostu bardzo blisko, ponieważ ja chciałem sprawdzić, co on tak naprawdę robi. Muszę wam powiedzieć, że ten mod mi się już tutaj bardzo podoba, ponieważ to w jaki sposób oni tutaj właśnie zrobili, że on sobie te chipsy i tak dalej wyciąga z... Nie wiem, co to teraz tutaj było, czekajcie, 3, 6 plus 8 to jest nic innego, 14, okej, okay, dobra i 0, moi drodzy. Ja sobie tutaj zbiorę szybko te nożyczki, ponieważ tutaj za chwilkę... O nie, bo tutaj przyszedł principal. Czekajcie, bo... O nie.
O nie! Nie! Czy zdążę szybko odpowiedzieć na to pytanie? Szybko! Baldi go tam zablokował! Nie! No! Principal, przepraszam! Dobra, co teraz tutaj mamy? Co tutaj się zmieniło? Playtime, Despite, coś tam, Elves and Crafters, Baldi, nic się tutaj nie zmieniło. Principal of the Thing, got a sweep, dobra, it's a bully, dobra. Czyli tylko i wyłącznie się zmienił Baldi i możliwe, że też jakieś przedmioty. Ja sobie tutaj muszę troszeczkę po tej szkole pochodzić i sprawdzić, co ty tak naprawdę się... Nie, no! I don't want to play with you! Dobra, ona tutaj nie wchodzi do klasy? Ona nigdy nie wchodziła do klasy? Czy jak to teraz tu jest? Czekajcie, 7 minus 1 to jest 6 dokładnie i 0. Wydawało mi się właśnie, że Suzy potrafi wejść do klasy. A z tego co właśnie widzę, to ona potrafi tylko i wyłącznie na zewnątrz chodzić, więc byłem tutaj w błędzie. Okej, gdzie jest tutaj principal idzie? Czekajcie, bo tutaj nie chcę zadzierać z Baldim. Wiem, że nie wiem dokładnie gdzie jest Baldi. Czy on się teraz tutaj zbugował? Co to tutaj jest? O nie, tu jest... Nie mogę teraz tego tutaj wziąć! Coś tam pierdzi, tylko co tak dokładnie pierdzi, to nie wiem. Czekajcie, bo nawet Baldi chyba nie wie dokładnie gdzie ja jestem. Gdzie ja tak naprawdę jestem i co ja tak naprawdę teraz tutaj robię. Ponieważ ja sam nawet nie wiem gdzie jestem. Ale dobrze moi drodzy, czekajcie. Ja już go teraz tutaj słyszę. On już musi być gdzieś bardzo, ale to bardzo blisko. A ja tutaj mam zero po prostu energii. Wydaje mi się, że on chyba stąd przyjdzie. Ponieważ już go teraz tutaj słyszę. Gdzieś te chipsy je. Tak samo jak ja jadę na początku filmu. Tak samo i on teraz moi drodzy je te chipsy. Czekajcie, ja się teraz tutaj zregeneruję, ponieważ zostały mi tylko i wyłącznie 3 notebooki. Miejmy nadzieję, że uda nam się ogarnąć. Jeżeli nie, to w sumie też nie będzie żadnego problemu. Ale Baldi jest chyba tutaj, za chwileczkę wyjdzie. Czekajcie, bo idzie tutaj sweep. Dobra, on wziął chyba Baldiego. O Boże! Jak się... Nie! Po co? Okej, dobra! Czy ja muszę teraz tutaj skakać? Chyba nie. Dobra, jesteśmy z powrotem tutaj. Ja muszę stąd jakoś wyjść. Czekajcie, bo mnie tutaj właśnie sweep wziął i on zablokował tamtą Suzy. Ale znowu Suzy jest biedna. Suzy zawsze jest biedna, ponieważ nie dość, że kiedyś, pamiętacie, nagrywa... Oh, yes, I am coming for you. Do you like being tortured? Co to jest? Okej, czyli to jest chyba first prize! To jest first prize! I on tak do mnie tutaj przyleciał, bo on teraz mi powiedział, że lubisz być chyba torturowany, prawda? O nie, on znowu tutaj jedzie. Dobra, popchnij mnie. Popchnij mnie! Teraz nie jesteś tak... O nie! On mnie teraz tutaj bije! Dobra, czyli taki jest teraz bully. No dobrze, no to skoro bully jest teraz taki... Powróć tutaj! Nie chcę do ciebie powrócić. Czekajcie, 10, 6 plus 1 to jest 7 i 0. Moi drodzy, you can open chips. Cały czas tutaj otwieramy chips od Baldiego. Tylko nie wiem dokładnie, czy się uda, wiecie, jak do końca tutaj ogarnąć. On jest gdzieś tutaj chyba. On znowu mnie tutaj widzi, ale... Do you like being tortured? Lubisz być torturowany, prawda? Nie lubię być torturowany, tym bardziej przez ciebie, bully. Sebik. W ogóle to jest taki Sebik, wiecie? Come back here. O nie, moment, bo ja mam tutaj teraz pieniążek, wiem, że Baldi już tutaj sobie przychodzi. Tylko czekajcie, ja sobie teraz tutaj wezmę tą sodę, ponieważ musimy tutaj do Baldiego też w sumie strzelić, żeby Baldi nie był tak bardzo blisko nas, wiecie o co chodzi? Tylko ja musiałbym sobie może tutaj na niego poczekać, więc się tutaj też troszeczkę w sumie zregenerujemy i poczekamy, aż Baldi będzie bardzo, ale to bardzo blisko. Jeszcze raz może tutaj do mnie podejść, dokładnie, i strzelamy, dobra! Poleciał, Baldi poleciał, mamy teraz tutaj, moi drodzy, 6 notebook, mamy teraz tutaj te buty, które nie mam żadnego pojęcia, po co są te buty, ale czekajcie, 8 minus 4 to jest 4, 4 plus 3 to jest 4, dokładnie, 7 i 0, dobrze, moi drodzy. Bo on teraz jest tutaj tak jakby, wiecie jak, coraz to szybciej, chociaż wydaje mi się, że w tej wersji tego moda on chyba nie jest, chociaż wydaje mi się, że on nie jest szybszy, a ja już tutaj mam, moi drodzy, czekajcie, bo, o nie, dobrze, że principal nie widział, że ja teraz tutaj biegnę, bo tu jest ostatni, moi drodzy, notebook i mamy już 7 notebooków, 5 minus 4 to jest 1, 2 plus 1 to jest 3 i 0, moi drodzy, mamy teraz tutaj 7 notebooków, czy uda się przejść teraz tą gierkę z tym Baldi? On teraz tutaj nawet mi nie mówi. You. O nie, wszyscy naraz! Baldi, no! I zjadł chipsy. Szkoda, że tutaj się nawet na przykład jakiś chips teraz nie pojawił, ale no dobrze, mamy teraz tutaj znowu tą taką grajkę śmieszną. W ogóle zobaczcie, jakie on ma oczy teraz tutaj na te chipsy, nie? Dobrze, moi drodzy, i tutaj nawet jest, zobaczcie, że tu jest bully, który też leci za chipsami. Dobrze, moi drodzy, postaramy się teraz tutaj ogarnąć.
Drugi raz, bo wydaje mi się, że on chyba tutaj się szybciej nie rusza. Czekajcie, 3, 6 minus 3 to jest 3 dokładnie i 8 minus 5 to jest nic innego jak też chyba 3, prawda? Dokładnie, więc mieliśmy teraz tutaj same trójki. Baldi nie potrafi teraz tutaj dalej otworzyć właśnie tej paczki chipsów. Ale dobrze, na spokojnie, weźmy teraz tutaj właśnie ten pieniążek i teraz podejdźmy sobie do tych drzwi. Bierzemy notebook, ok, 5 plus 6 to jest nic innego jak 11, 2 minus 5 to jest nic innego jak minus 3 tym razem i 0. Dobrze, moi drodzy, bo ja wcześniej Baldi, ja pozwoliłem Baldiemu, wiecie, jak tutaj podejść, ponieważ chciałem zobaczyć tak naprawdę, jak ten Baldi teraz tutaj wygląda, wiecie o co? Dobra, ja słyszę, że on tutaj cały czas leci. Nie! No, 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 no! 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 On jest bardzo blisko! O Jezus Maria, już słyszę, że gdzieś tutaj właśnie bully jest, tylko że... Czekajcie, bo tu jest bully, it's a bully, a tutaj, tutaj nie ma w ogóle niczego, więc nie ma tutaj first prize, więc oni go usunęli. Dobrze, moi drodzy, czekamy jeszcze tutaj 2 sekundy. Dobra, i wydaje mi się, że on teraz tutaj... O Jezus Maria! Ja znowu tutaj przebiegłem chwileczkę, a principal jednak stwierdził, że jednak go tutaj nie ukarcimy teraz. Ponieważ może sobie tutaj pobiegnąć, dobra. O Jezus Maria, dobrze, moi drodzy, mamy teraz tutaj pieniążek. Weźmy sobie teraz ten pieniążek tutaj w ogóle. Dlaczego my tak sobie tutaj szybko zużywamy tej energii, to ja po prostu nie wiem, ale no dobrze. Zbierzmy sobie teraz tutaj wszystko, co się znajduje w tej kafeterii. Ponieważ to mi się może tutaj przydać na sam koniec. Tylko na przykład to jest bardzo ciężko zebrać, ponieważ muszę się teraz cofnąć, a Baldi już jest tutaj bardzo, ale to bardzo blisko mnie i wydaje mi się, że mnie teraz tutaj dosięgnie. Baldi, odejdź. Baldi, odejdź. Baldi, odejdź, proszę cię. Najlepsze jest to, że tutaj Bulliego chyba nie ma właśnie w tej rozgrywce. Czekajcie, ja sobie teraz tutaj szybko podejdę. Miejmy nadzieję, że zdążymy, zanim Baldi tutaj przyjdzie. Patrzcie, dobra, mamy teraz tutaj notesik, bo możemy teraz się zregenerować, wiecie o co chodzi. 9 plus 7 to jest 16, 8 plus 8 to jest 16 i tutaj damy też 16 i niestety to nie jest ten kod, który mi tutaj był potrzebny. Dobrze, moi drodzy, czekajcie, bo ja się teraz muszę odwrócić szybko i run. O Boż! O Jezus Maria. O Jezusie Chrystusie, dobrze. You need a rest. Nie potrzebuję teraz tutaj resta. A czekajcie, bo ja mogę chyba tutaj teoretycznie teraz do niego strzelić, ponieważ ja będę potrzebował też ten żetonik, żebyśmy sobie wiedzieli, jak tutaj mieli żetoniki, tylko musimy uważać, czy principle gdzieś tutaj przypadkiem nie będzie szedł, wiecie o co chodzi. Dlatego też ja sobie może stanę tutaj, zregenerujemy się na maksa, żebyśmy mieli na maksa energię, bo tak czy siak Baldi chyba cały czas ma tą samą szybkość, tą samą prędkość. Dlatego też ja sobie teraz tutaj poczekam, czekajcie. I teraz, moi drodzy, możemy chyba strzelać, czekajcie, ja sobie tak strzelę, żeby on poleciał na sam koniec, wiecie o co chodzi? Dobra, strzelamy! I teraz lecimy. Moi drodzy, teraz lecimy. Ty... NIE! NIE! Przecież to po prostu nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu, żebyśmy, wiecie, jak coś takiego teraz tutaj ogarniali. Ja fajnie strzeliłem do niego, mogliśmy to teraz przejść, mamy 3 notebooki. Ale niestety się nie udało, bo Baldi za chwileczkę tak czy siak tutaj przyjdzie, moi drodzy. Mamy 10 sekund, dobrze, że Baldi się nie rusza tak szybko, jak powinien się ruszać. Więc możliwe, że uda się to jeszcze przejść, chociaż nie mam żadnego pojęcia. Dobrze, moi drodzy, 4, 3, 2, 1, dobra, wychodzimy stąd. O nie, Baldi mnie teraz tutaj widzi. Czekajcie, ja sobie teraz tutaj podejdę. Dobra. Okej, 4 minus 2 to jest 2 i zróbmy może 456. Niestety nie działa. Ja wiem, że kiedyś graliśmy w Granny i widzieliśmy tam zakończenie właśnie, albo raczej odpowiedź na trzecie pytanie, natomiast jeszcze sobie tego tutaj nie ogarnęliście. Nie wiem, dlaczego to się stało? To się teraz tutaj bardzo dziwnego dzieje. I dobra, Baldi... O nie! Dobra, wziął mnie! No! Dobra, tutaj! Dobra, czek, bo ja jestem bardzo w dziwnym miejscu. Gdzie ja teraz jestem? Bo ja nie mam żadnego pojęcia. Czekajcie, bo ja muszę... Dobra, mamy teraz tutaj kolejny, 5 notatnik i muszę iść teraz tam, gdzie są te dwa. Czekajcie, 10, 1 i 0. Moi drodzy, czy uda się teraz przejść Baldiego, ponieważ mamy jeszcze tylko i wyłącznie 2 notatki. See you. Czy lubisz być torturowany? Nie, Bully, nie, przepraszam. Przepraszam, Bully, weź mnie teraz tam może popchnij, ponieważ ja muszę iść tam. On jest gdzieś tam. Dawaj tutaj szybko, popchnij mnie, bo za chwileczkę tutaj przyjdzie Suzy. Dawaj, szybko, popychaj mnie szybko. Dawaj, bo ty mi dasz teraz tutaj powera, dawaj. Popychasz mnie i na sam koniec, Bully, proszę na sam koniec. Ponieważ ja muszę sobie teraz tutaj przyjechać, dokładnie. Jesteśmy, dobra, i teraz musimy iść właśnie gdzieś tędy. Tylko mam nadzieję, że Bully się znowu tutaj odwróci w taką stronę, która mi się po prostu tutaj spodoba, wiecie o co chodzi. On teraz tutaj przyjedzie, dokładnie, jedzie, moi drodzy. Tylko czy... Dobra, on sobie sam może otworzyć drzwi. Więc jest sobie spoko. O nie. Bo teraz jest bardzo kiepsko. Czekajcie, 3. Dobra, wziął. Czekajcie, bo principle. Nie. Już, proszę cię, ja... Już, dobra! No,
Dobra, znowu mnie tutaj torturuje. Dobra, najważniejsze jest to, że jesteśmy właśnie teraz w takim miejscu. Dobra, i mamy teraz już tutaj, moi drodzy, dwie notatki. Czekajcie, mamy teraz tutaj jeden. 8 minus 5 to jest 3, dokładnie, i 0. Moi drodzy, musimy teraz tutaj znowu bully popchnąć, żebyśmy mogli sobie tutaj odgadnąć, a raczej dostać się do ostatniego notatnika. Tylko wydaje mi się, że... O nie, ja nie wiem dokładnie, gdzie jest Baldi. Ale słyszę, jak on właśnie sobie tą paczkę tych chipsów Lay's sobie gdzieś tutaj je. Bully. A znaczy nie Bully, tylko Suzy teraz tutaj idzie. Czekajcie, ja sobie teraz muszę wziąć ostatni notatnik. Moi drodzy, mamy 5, 10 i 0. I teraz, moi drodzy, miejmy nadzieję, że się uda stąd wydostać. Jeżeli się uda wydostać, to się uda. Jeżeli nie, no to nie, no to trudno. Ale wiem, że Baldi jest gdzieś tutaj właśnie za ścianą. O nie, mogę poczekać, aż ona tutaj pójdzie. 2, dobra. 3. 4 i 5, dobra. Idziemy sobie na spokojnie, ponieważ Baldi i tak nie jest aż tak szybki, jak powinien być, wiecie, o co chodzi. Gdzieś teraz tutaj znowu się teraz pan Skarpeta w sumie pojawił. Czekajcie, bo... O, to jest właśnie to, co tygryski najmniej lubią, czyli Baldi, który przychodzi do ciebie z paczką chipsów. Na spokojnie, junior. Bo on jest w sumie nie jest aż tak szybki, wiecie, o co chodzi, tak jak jestem w normalnym Baldim, że on teraz będzie musiał tutaj biegnąć za mną, a my też będziemy musieli biegnąć, wiecie, jak tutaj czekoladki użyć, tutaj to, tutaj straty, owaty i tak dalej. Principal nawet nie wie, że ja już tutaj za chwileczkę wyjdę z tej szkoły, ponieważ pomogłem otworzyć Baldiemu paczkę chipsów, nie? Dobra, idziemy teraz tutaj, ponieważ tutaj jest kolejny exit. Jest jeszcze tylko i wyłącznie tutaj. Jest jeszcze jeden na zewnątrz, jeszcze jeden gdzieś tutaj właśnie po drodze będzie, dobra. O nie, znowu ten odgłos. Znowu ten odgłos, którego tak za bardzo nie lubię, okej? Okay? Sweeping time znowu tutaj przychodzi. Sweep, sweep, sweep. Musimy uważać na principle. Musimy uważać na principle. O nie, 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 no, bo nie mnie telepiernie! O nie, w takie miejsce, w które bardzo nie chciałem, żeby mnie telepiernął. Ponieważ to jest miejsce, które jest bardzo kiepskie, bo mnie przyteleportował właśnie do Baldiego. Ale na szczęście, moi drodzy, Baldi się nie rusza tak szybko, wiecie, o co chodzi. To poczekajcie, bo... Principle. Dobra, biegniemy, run. Biegnij. No, running in the house. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie on jest, bo jest bardzo głośno, ale czekajcie, bo tutaj zamknęliśmy sobie kolejne wyjście. Gdzieś teraz tutaj Bully jeszcze krąży. Wydaje mi się... O nie, Bully, jest lipa, jest troszeczkę... O nie, Suzy, czekajcie, ja sobie teraz użyję jeszcze tego telefonu tutaj. Dokładnie, żeby ogłuszyć tutaj... Troszeczkę pobiegłem, ale nie tak szybko. Czekajcie, dobra, udało się, moi drodzy, chyba, tak, prawda? Soda, ostatnia soda. Dobra, i wychodzimy, moi drodzy, wychodzimy stąd. Udało się, moi drodzy, zobaczcie w ogóle, że nie wiem, czy ja mam coś z oczami nie tak, czy po prostu teraz Baldi wygląda właśnie w taki sposób. Daj znać koniecznie w komentarzach, czy też masz coś z oczami nie tak, bo wydawało mi się właśnie, że ten Baldi powinien być normalny, albo taki troszeczkę dziwny. Dobrze, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie, że jesteście, że mnie wspieracie, jesteście po prostu mega. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Baldiego podobał, jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz za duży, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video. Bardzo dziękuję.